Hej, witam, z tej strony Bloody, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Tym razem zagramy sobie w Call of Duty Black Ops 3, grałem sobie tę opcję Stronghold, KNM-44, z Quick Drawem i z FMIO. To naprawdę bardzo fajny zestaw, ale dzisiaj na gameplayu się nie skupiamy, bo dzisiaj mam bardzo ciekawy temat do poruszenia. Powiem wam naprawdę, 5 minut temu albo 10 minut temu byłem na spacerku i wpadłem na pomysł, żeby nagrać taki filmik, więc naprawdę lubię spontaniczne akcje. Myślę, że wam temat się spodoba. Dobra, przechodzimy do meritum, żeby bez zbędnego obijania, bo niecałe 5 minut trwa gameplay. Mam do was takie pytanie. Nad czym wy się w ogóle na co dzień koncentrujecie? Bo nie wiem, czy sobie z tego zdajesz sprawę, ale nad tym, co się koncentrujesz, nad tym, co najwięcej myślisz, najwięcej czasu ci zabiera te myślenie, to się po prostu realizuje. Bo naprawdę, jak na przykład koncentrujesz się nad tym, żeby zdobyć lepszą pracę, to będą ci nowe pomysły. Ale ja nie mówię o koncentrowaniu, że nagle, nie wiem, raz na tydzień nagle wpadnie mi do pomysłu, a fajnie by było za jakąś nową pracę. Nie, nie, ja mówię też o takim koncentrowaniu, że wstaję rano i myślę o tym. Idę spać, myślę o tym. Pracuję, myślę o tym. Po prostu cały czas myślę o tej jednej rzeczy, to wtedy naprawdę nowe pomysły, nowe rozwiązania przychodzą do głowy. Na przykład, tak jak mówiłem przed sekundą, taki przykład, że chcecie znaleźć nową pracę i będziecie się na tym koncentrować cały czas, będziecie myśleć, to będziecie coraz to nowe rozwiązania znajdywać do tego. Będziecie, nie wiem, więcej szukać na jakichś OLX-ach, na, nie wiem, czy dobrze to powiedziałem w ogóle, na pracuj.pl, albo coś w tym stylu. Naprawdę, będziecie mieli też większą motywację, żeby to zrobić. Wszystko zależy od naszego myślenia. Tak jak myślimy, tak wygląda nasze życie. Będziemy myśleć negatywnie, będziemy, nie wiem, smucić się całe życie, będziemy, nie wiem, cały czas tak, tacy negatywni do życia nastawieni. Takie życie nasze będzie wyglądało. Taka jest prawda, że ty tworzysz swoje życie. Nikt inny, nikt. Ja powiem wam, dokonałem chyba największego mojego odkrycia. Ja stworzyłem swoje życie. Ja stworzyłem własną osobę. Dalej tworzę oczywiście. To nie jest jeszcze etap skończony, bo bym teraz chyba się popłakał, jakby to był etap skończony. Bo naprawdę to jest zajebista droga, którą właśnie teraz przebywam. Dobra, źle to powiedziałem, ale mniejsza z tym. Na pewno mniej więcej tam wiecie, o co mi chodzi. I właśnie, powracając do tematu. Nad tym, co się na co dzień koncentrujesz, to się po prostu spełnia. Myślisz cały czas negatywnie, ciągle jesteś wkurwiony na swojego pracownika, na kierownika, albo w szkole, wyzywasz wszystkich, jesteś po prostu za przeproszeniem, tak powiem, nie obrażając nikogo chujem, nie wiem, wyzywasz się na kogoś. To po prostu robi, jakim jesteś człowiekiem. Wszystko ma swoje konsekwencje, wszystko ma swoje odniesienie, taka jest prawda. Będziecie robić coś zajebistego w życiu, będziecie po prostu stwarzać sobie zajebiste okazje, żeby zrobić coś zajebistego, będziecie mieli zajebiste życie. Proste, łatwe, życie jest naprawdę proste, tylko sami sobie je komplikujemy. Ale wracając jeszcze raz do tematu, nad tym, co się koncentrujecie, tak po prostu będzie wszystko wyglądało. Będziecie myśleć pozytywnie, będziecie po prostu chcieli stworzyć własną osobę, zapytacie siebie, kim tak naprawdę chcecie być, co chcecie naprawdę w przyszłości robić. Tak po prostu będzie wyglądało wasze życie. Proste, łatwe. Naprawdę, żeby osiągnąć sukces, to nie jest jakaś bardzo, bardzo duża filozofia. Tylko wszystko siedzi tutaj, tu. Dobra, ale myślę, że temat wyczerpałem do końca. Jak jakieś niejasności, wiem, że trochę mętlik w tym materiale powstał, ale naprawdę mam pełno pomysłów jeszcze w głowie. Oczywiście pokażę się w następnych materiałach. Ja się na tym będę z wami żegnał. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, co myślicie na tym, co mówiłem. Ja teraz się będę z wami żegnał. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Subskrybujcie, lajkujcie, oczywiście komentujcie. Na razie, cześć. Czołem.